Nazywam się Piotr Werner, jestem fotografem mody, portretu, fotografem komercyjnym. Miałem dzisiaj możliwość poprowadzić prelekcję odnośnie koloru, czyli o tym, jak bardzo ważny i istotny jest kolor w fotografii. Więc myślę, że prelekcja przebiegła bardzo fajnie, było i troszkę humorystycznie, i bardziej, że tak powiem, pod kątem wiedzy była wiedza przekazana, jeżeli chodzi o takie przynajmniej podstawy z koloru. Było dużo przede wszystkim też inspiracji, jak zawsze, dlatego że uważam, że warto się inspirować i jakby oglądać, śledzić innych fotografów i śledzić to, co się dzieje z filmem, dlatego że tam kolor odgrywa kluczową rolę. Więc myślę, że uczestnicy jakby tej prelekcji całej połączonej z warsztatami praktycznymi, bo mieliśmy też modelkę i fotografowaliśmy na żywo, tworzyliśmy profil kolorystyczny na żywo, gdzie każdy mógł zobaczyć wyniki przed i po, czyli to, co najlepiej obrazuje tak naprawdę, jak ważne jest stworzenie profilu już podczas fotografowania. No myślę, że uczestnicy byli zadowoleni i jakby wyszli optymistycznie nastawieni do tego, że zaczną wdrażać to w życie. Moje początki były właśnie takie, że sam musiałem, odbywało się to 13 lat temu, więc nie było takiej wiedzy, jak jest w ogóle dzisiaj. Nie było tylu informacji, jakie są dzisiaj. Człowiek tak naprawdę uczył się z kanałów YouTube w języku angielskim, bo tam była jakakolwiek wiedza przekazywana tutaj. De facto nikt nie chciał się dzielić dawniej wiedzą. Troszkę się to zmieniło i bardzo się cieszę, że ludzie zaczynają w Polsce tak samo u nas się dzielić tą wiedzą. I nie ma takiej troszkę, znaczy nie ma takiej zawiści pomiędzy, wydaje mi się, teraz ludźmi z branży. Jeżeli chodzi o kolor, na początku ja byłem zielony, jeżeli chodzi o kolor i sam dochodziłem jakby do tego wszystkiego, jak to wszystko jest ważne i istotne w pracy przede wszystkim fotografa czy filmowca, bo jakby kolor, no tak jak wcześniej wspomniałem, jest nieodzowną częścią tego naszego finalnego produktu, czyli zdjęcia czy tam materiału wideo. Więc ważne jest, żeby krok po kroku wdrażać się w to, kombinować z kolorystyką, wdrażać harmonie kolorystyczne, tworzyć profile kolorystyczne, bo profil, czyli tworzenie profilu kolorystycznego już na etapie aparatu, jest ważne, żeby cały proces później przebiegł do samego końca prawidłowo. Bo jeżeli na początku już mamy kolor jakby nieprawidłowy, później na przykład działamy na tym profilu na nieskalibrowanym monitorze, to wszystko już nam się coraz bardziej zaczyna sypać. Wydaje mi się, że oczywiście, że warto, dlatego że jakby tworzymy zdjęcia, myśląc też o przyszłości i wydaje mi się, że technologia tak się rozwija, że to, co dzisiaj jest standardem jakby sRGB, kiedyś standardem być może będzie ta przestrzeń Adobe RGB, a być może nawet Profoto RGB, tego nie wiemy za ile lat to się stanie, ale dla mnie czy dla wielu jakby profesjonalnych fotografów produkt skończony to jest wydruk zdjęcia w przypadku moim jako fotografa i jeżeli chodzi o wydruk samego zdjęcia, czyli finalną pracę, jaką może oddać fotograf, to tam jest bardzo istotny profil przestrzeń kolorystyczna Adobe RGB. Dlatego, że drukarki na dzień dzisiejszy i monitory graficzne pozwalają jakby widzieć nam w tej przestrzeni kolorystycznej, która jest o niebo szersza od sRGB. Znaczy musimy rozdzielić to, co jest balansem bieli i to, co jest profilem kolorystycznym. Więc jeżeli mamy szarą kartę, stworzymy poprawny balans bieli, który będzie jakby przynależał do danego wzorca. Ale żebyśmy bardziej jakby zaangażowali się w temat koloru, czyli profilu kolorystycznego, no to potrzebujemy do tego jakby pewien wzorzec, którym jest Color Checker z firmy Calibrate i dzięki temu możemy otrzymać profil kolorystyczny. Dzięki szarej karcie otrzymujemy poprawny jakby balans bieli w danych warunkach oczywiście oświetleniowo. Zaczynając od tego, czy są potrzebne, to na pewno są potrzebne, dlatego że przede wszystkim spotykają się ludzie, rozmawiają o swoich pasjach, dzielą swoje doświadczenia i uważam, że im więcej tego typu wydarzeń w naszym kraju, tym po prostu no my jako fotografowie, filmowcy zaczniemy się jeszcze bardziej rozwijać i przede wszystkim nawiązywać nowe znajomości, więc bardzo się cieszę, że w ogóle takie wydarzenie jest u nas w Krakowie, bo pochodzę spod Krakowa, mieszkam w Krakowie. Więc bardzo się cieszę, że coś takiego u nas zaistniało i naprawdę bardzo cenię sobie to, że organizujecie takie wydarzenia. Jest mnóstwo prelegentów, między innymi ja też miałem okazję być tutaj prelegentem już któryś raz z kolei.
Więc samo to, że możemy odwiedzać innych prelegentów, porównywać doświadczenia różnych ludzi i wyciągać swoje wnioski, to jest coś dla mnie według mnie bezcennego.